Witamy serdecznie. To już taka ostatnia z tej serii rozmowa. Skończyliśmy na różnych rzeczach, ale tutaj jest dosyć ciekawa. Była to ramka, była to suszarka, a w końcu muszę sobie doczytać, bo tutaj bardzo ładnie jest napisane. Dziedzictwo kulinarne Dolny Śląsk. Pasiet 2019, gospodarstwo pasieczne Miód Mar. Co to znaczy, tak, że dostałeś jakąś nagrodę, tak? Tak, to akurat w tamtym roku żeśmy otrzymali, chyba to było w lipcu, to żeśmy otrzymali, to jest, mogę powiedzieć tak w skrócie, to jest statut członka europejskiego, członka Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Nasze kulinarne dziedzictwo w Europie ma zrzeszonych w tej chwili chyba 40 kilka regionów. To jest Chorwacja, to są Francuzi, są Polacy, inne z innych państw, dane regiony, które starały się o członkostwo w naszym kulinarnym dziedzictwie. Nasz rejon dolnośląski jest od 2012 roku. Ja tak samo składałem papiery, dawałem próby miodu laboratoryjnego, kupę kontroli było na pasieczysku przy pszczołach, starając się o ten, można powiedzieć, certyfikat europejski. Ja akurat ten certyfikat dostałem na produkty pszczele, na miód. Mogą być również soki, tak jak ostatnio spotkaliśmy się w Chorwacji, na opakowaniach soków były właśnie też etykiety, tylko nie w języku polskim, tylko w języku angielskim, tutaj tak jak jest. Czyli to są takie jakby europejskie produkty regionalne, tak, z danych regionów, w różnych krajach, tak, które spełniają pewne kryteria. Zgadza się. To w zależności jakie są produkty. Tak jak mówiłem, to mogą być soki, mogą być wędliny, mogą być sery, mogą być miody. Jest tutaj bardzo dużo do tego, masę mamy kontroli pod kątem zdrowotności pszczół, zaświadczenia badań lekarz powiatowy weterynarii, badania laboratoryjne miodów, swoje umiejętności, wiadomości, pomieszczenia, tak zwane pracownie, rozlewnie, gdzie się rozlewa. Wszystko z tym związane. Trzeba przejść szereg kontroli. Później najpierw składamy papiery w Urzędzie Marszałkowskim, bo to u nas na Dolnym Śląsku organizatorem jest Urząd Marszałkowski. Chyba tak jak w każdym regionie w Polsce, o ile występują o te certyfikaty, o te dokumenty, papiery. No i później zaczynają się kontrole, sprawdzanie, różne rzeczy. Występujemy również w różnych konkursach Nasze Kulinarne Dziedzictwo, co tam mam tak samo dyplomy, nagrody. No wszystko z tym związane. To można powiedzieć, mając coś takiego, nie tylko na miody, mając na sery, mówiłem, na wędliny, na soki, to jest już bardzo wysoki gatunek produktu, bardzo dobry. Wiesz co, ja tutaj doczytałem tak. się, że to są produkty charakteryzujące się unikatowym smakiem. Tak. Czy takich gospodarstw, takich pszczelarzy w Dolnym Śląsku jest wielu, którzy mają coś takiego, czy to jest tylko kilka, jak to wygląda? U nas na Dolnym Śląsku można wejść sobie w internet, wpisać Dolny Śląsk, Urząd Marszałkowski, Nasze Kulinarne Dziedzictwo, czy jak tam sobie ktoś tam woli wpisać. I tam jest cała lista. Tam są nie tylko ja, jeden pszczelarz, są inni pszczelarze, są ryby, są pstrogi, są sery, różne pochodzenia, różnego gatunku, różnych przetworów soków. Dobrze, ja Cię jeszcze przepytam z tych osiągnięć, bo dałeś mi tutaj taki nie wiem co to jest, koroszyn z dyplomami, tak, różnymi wyróżnieniami. Żeby nie nosić tyle ranek. Tak, ja tutaj zauważyłem, że wzorowa pasieka 2003 rok, czyli ile lat na rynku jesteś, jak to się nazywa, 18? Ja na rynku jestem ponad 22 lata. Aha, 22 ponad 20 lata. A w 2003 to dostałeś pierwsze wyróżnienie, to tak? Akuratnie w Przemkowie co roku, późną jesienią, bo to gdzieś 20 września, 18, gdzieś w tym czasie odbywa się w Przemkowie konkurs taki dolnośląski, wzorowa pasieka Dolnego Śląska i wzorowe gospodarstwo pasieczne Dolnego Śląska, w którym brałem udział.
Zdobyłem tam wszystko, od wzorowej pasieki do wzorowego gospodarstwa. Widzieć. Może by chcieli, ale już niech się młodsi pszczelarze starają, pokazują. Mhm. Myśmy pokazali już jako, już może weterani, żeśmy tą drogę przecierali, pokazywaliśmy na czym to polega, jak polega. Dużo żeśmy pokazali młodym i teraz niech młodzi się też o to starają, bo od czegoś trzeba zacząć, od jakichś naszych pokazów, od sprzedaży dobrych miodów, od dyplomów, od szkoleń, żeby gdzieś później wyżej troszkę startować, starać się o inne różne rzeczy. Bo to wszystko, co tutaj jest, w tym skoroszycie, też było brane pod uwagę, żeby otrzymać taki właśnie certyfikat kulinarnego dziedzictwa europejskiego. Wiesz, powiedziałeś, że jesteś weterynarzem, znaczy weteranem, ale ja tutaj zauważyłem, że stary człowiek i może, czyli jeszcze nie jest tak źle z tobą. No jeszcze, no, ja już to kiedyś tak mówiłem, nie chcę naśladować Jurka Owsiaka, ale tak bym powiedział, chciałbym jeszcze jeden dzień więcej, żeby Państwu słuchaczom przekazać tą moją wiadomość, jak kupować, jak spożywać, co robić o kitach, o miodach, o pszczołach. Jeśli tylko to Państwa będzie interesowało, z chęcią przekażę sobie całą wiadomość. Ale kitu nam jeszcze nie wstawiałeś. Kit pszczeli jest naprawdę bardzo dobry, tak zwany propolis. To jest kit pszczeli, rozpuszcza się w spirytusie, bo kit pszczeli rozpuszcza tylko spirytus albo denatura. To jest tak samo, tylko to jest spirytus nieoczyszczony. Względnie można kit rozpuścić w wodzie, ale tylko laboratoryjnie. Tak zwykły pszczelarz jak ja tego w wodzie nie zrobi, bo nie rozpuści, bo to są substancje balsamiczne. Mają niesamowite właściwości. Jak to się robi? Kupuje się butelkę spirytusu w sklepie, wlewa się... Wypija. No może nie tak wypija się od razu. Wlewa się do tego szklankę wody, robi się 75% roztwór. Do tego nalewkowy. Taki nalewkowy, mocniejszy troszkę. 60-70% taki nalewkowy. Dodaje się do tego od, ja mówię troszkę więcej, tak dodaję, od 20 deko do 25-30 propolisu rozkruszonego. Daje się to w słoiku, trzyma, zakręca się, trzyma się w pomieszczeniu ciemnym. Codziennie, raz dziennie trzeba wziąć to wstrząsnąć, bo ten propolis się rozpuszcza, zostaje taki osad. Żeby to wszystko dobrze przeszło z tym spirytusem, trzeba robić. Od 3 do 4 tygodni ten osad zostaje, już robi się jasny, biały. To jest znak, że wszystko, co najlepsze z tego propolisu już jest razem z tym spirytusem zmieszane. Że można już go sobie rozlewać i można spożywać. Co o tym jeszcze powiem? Ma właściwości niesamowicie bakteriobójcze. Rany skaleczenia, posmarować sobie, można sobie samemu to kupić, zrobić, tak jak właśnie tłumaczę, tak jak ja robię na swoje potrzeby w domu. Można kupić sobie to w aptece, można kupić propolis w postaci maści z witaminą jakąś, można kupić propolis na spirytusie kupiony w aptekach. I pszczelarz może sobie to robić sam u siebie, bo zna się na tym. Na wszystkie zadrapania, skaleczenia, na wszystkie rany. Można brać na pleśnie gardła, na zapalenie dziąseł. Ja to sobie stosowałem. Lekarz, stomatolog powiedział, panie Marku, będziemy brać się za pana. Na ciebie lepiej działał ten propolis czy ten spirytus? No ja tego akurat nie piłem, tylko sobie brałem wacikiem, nacierałem dziąsła. Tak, ale w dziąsłach to nie można. No już samochodem nie można po tym jechać wtedy, już nie można. Nie, już nie można, tak. To pomaga. Ma niesamowite właściwości właśnie propolis, nie tylko na żołądek, na dwunastnicę, na inne rzeczy. Powtarzam jeszcze raz, ja nie jestem lekarzem, jestem tylko pszczelarzem, to co się uczy i praktykiem, to powiem tak. Słuchaj, skoro już tak zeszliśmy z chwalenia się na praktykę, to tutaj doczytałem się, że dostałeś dyplom za ocet miodowo-jabłkowo-ziołowy. Tak. Cóż to takiego? Tak, to był ocet, nam tajemnicę, to był ocet, a może nam powiesz, jakie zrobić taki ocet? Bardzo prosto się robi, każdy może robić. To był ocet winny, dostałem na to certyfikat. Tak ocet samo oprócz dyplomu. Winny. I, z winogron? Nie, można przez wszystkiego robić. Można być z jabłek. Nie, można dlatego, robić, ale winny to jest winogron? Tak, tak, właśnie mówię, można być ze wszystkiego. Można robić z winogron, można robić z jabłek, można robić z czereśni, można robić z gruszek. Mhm. Można zrobić nawet z wina, do którego do butli dostało się powietrze i już
nie było tej fazy. Zrobił się ocet. Ocet, tak. Mhm. Tylko do tego trzeba dodać odpowiednie jeszcze produkty. Można dodać czosnek, można dodać różne zioła do tego. No już nie będę mówił, jakie tu procedury ja robię, ale każdy sobie sam to może w domu sobie zrobić. Dodać czyli... różne do tego ziółka, spróbować, poleżeć. Taki ocet winny możemy przyrządzać sobie wszelakie napoje orzeźwiające. To nie jest ocet spirytusowy, że będzie nam zabijał czerwone ciałka krwi. Mhm. To jest ocet winny, możemy go pić, możemy dawać do potraw, możemy dawać do napoi, bardzo dobry. Jako cytrynę? Tak, w innych państwach bardzo mocno ten ocet winny wszedł na rynek. U nas w Polsce wchodzi, ale ja dostałem na to papiery, są wszystko, spytali mnie się, ile, czy mogę tego zrobić dużo, ile ja sprzedaję. Tak samo było, bo akurat był wywiad ze mną. Ja mówiłem, w tej chwili nie sprzedaję nic, już przestałem robić, a mogę zrobić nawet tego 500 litrów, 100 litrów, 200 litrów, ale tego nikt nie chciał kupować. Mhm. Także to... Ale z tym octem tak, bo ja już od jakiegoś czasu sam zacząłem robić octy, jak się, wiesz, pojawił u mnie ten sad ekologiczny ze starymi drzewami, to z tych spadów mamy bardzo dużo. Zgadzam, można śmiało robić. Więc robimy te octy, ale teraz powiedz mi, że jak już będę miał gotowy ocet, prawda? To... Tylko jeszcze tak przerwę, co do czosnku, to już tutaj zdradzę tajemnicę, najlepszy czosnek to jest ten młodziutki, bielutki, który jeszcze nie był wyjęty z ziemi pod koniec lata. Ten, który zaczyna rosnąć, to jest najlepszy, ma najlepszy aromat, ma takie swoje właściwości. Ale to takie małe ząbki, czy w ogóle coś więcej z czosnku? Ząbki. No, mam tylko nie całe, tylko kroi się w plasterki, się daje, żeby też wychodziły wszystkie enzymy z tego czosnku, właśnie tam właśnie oddziaływały na... Czyli tak, do tego już gotowego octu, bo już mamy gotowy octu, tak, prawda? Tak. Przez wszystkie przeszedł fazy, tak. Jest taki rzeczywiście pachnący mocno. Dajemy sobie różne ziółka, a ty jeszcze do tego dajesz trochę miodu, tak? Tak, daję do tego miodu, w zależności jaki chcę. Też trzymasz, aż to się trzyma rozpuści? Trzyma się też długo. Tak robisz... Jeszcze tak i to wszystko, ocet, wszystko to najlepsze osiada też na dnie. Podszedł do mnie redaktor programu Rolnego Polskiego Radia, oglądał ten ocet i mówi, panie Marku, a jak pan to później rozlewa i robi? Ja mówię, panie doktorze, to co najlepsze, to zostaje w tym osadzie. Wszyscy biorą to z góry, zlewają. To trzeba poruszać za każdym razem, bo nie patrzy się, że to będzie trochę mętne. To jest sama esencja najlepsza, która tam zostaje. Mm-hmm. I on mówi, zgadza się, Tak zwane fusy. Tak zwane fusy, tak. I mówię, i sobie wtedy, czy na sałatkę, czy coś zrobić, no to może tak wygląda troszkę takie mętne, ale naprawdę jest najlepsze, bo to, co jest rozpuszczone, też jest dobre, ale to, co tam zostaje, to jest trzy razy takie. No bo tam na dole jest to, co jest rozpuszczone tak, na górze. Tak. Ja mam taką sytuację z tym z takim zakwasem buraczanym, wiesz? Zawsze na końcu, jak jest taki syf, to ja, wiesz, doładuję, wypiję do końca tak, tak, i wtedy, tak, zgadza się. Mm-hmm. Zgadza się. Zobaczymy, czy jeszcze tej magicznej książce... O, mam kolejny temat. Wino miodowe. Właśnie, zauważyłem, że otworzył pan właśnie akurat mnie w tym miejscu. To wino miodowe też moje zostało wyróżnione. Było robione z wiśni, było robione z czarnej porzeczki, ale było niesamowite. Ja się nie znam na winach. Lubię wypić sobie lampkę, dwie lampki wina, bo mi smakuje, ale ja się nie znam. Zrobiłem pierwszy raz wino i też ci z tej komisji wzięli tą lampkę wina, pokażę na słoiku, przyszedł do mnie pan z komisji, poruszał i tak się patrzył, mówi, a proszę mi powiedzieć, o co chodzi, panie redaktorze, z tym ruszaniem lampki. Patrzę się, jak uciekają, schodzą bąbelki. I mówi, skosztował, mówi, naprawdę ile lat, ile sezonowane było wszystko, mówi, takie wino. I z jakim dodatkiem miodu pan do tego jeszcze dodał? Ja wtedy dodałem do tego miód gryczany, wyszedł bukiet niesamowity. Tylko wino musi leżeć dłużej, bo miód jest ciężki, ma dłuższą fazę fermentacji. No można robić z miodów cuda, cudeńka. Miód bardzo dobry jest razem podawany z ogórkami kiszonymi, z kapustą kiszoną. Rewelacja.
Nawet można miód wziąć sobie, mieć sobie miód na ogórek kiszony, sobie tak jeść, czy na sałatkę, albo robić sałatkę z kapusty kiszonej, rozpuścić trochę miodu, polać. Byliśmy też na Polakrze, kolega ma duże przedsiębiorstwo, prowadzi dużą kiszarnię, ma ogórków i kapusty. Jesteśmy na Polakrze i mówi Marek, tak jakoś jest ciężko. Dzisiejszy dzień jakiś taki nie ma ludzi, nie ma zainteresowania. Ja mówię, zaraz zrobimy. Wzięliśmy takie dwa duże półmiski i mówię do jego żony, w jednym pokroiła ogórki, w drugim dała kapustę. Miałem miód akacjowy, płynny był jeszcze, żeśmy to polali, dali do degustacji. Ludzie łapali się za głowę, no ale to jest taka prawda. Mhm. Tu jeszcze zobaczyłem miód słonecznikowy i miód wrzosowy. Tak. Miód, zaczniemy może od miodu wrzosowego. Taki jesienny. To był właśnie tak, to jest późno jesienny. Bardzo dużo w tym miodzie jest rutyny, gdzie w innych miodach nie ma tej rutyny. A gdzie taki ten miód wrzosowy? My wywozimy w Bory Dolnośląskie, wywozimy Świętoszów, Żagań, Bolesławiec, Żary, Przemków. Mhm. Te strony. Dlaczego tam? Te strony. To nie, że myśmy się starali o to, ale to postarał się nasz Urząd Marszałkowski, nasz Dolny Śląsk. Zaraz po Oscypce i po Wódce Łąckiej dostał europejski certyfikat produktu unijnego. Ogólnie jako w Polsce. Ten miód. Ten właśnie miód. Tak? I to nas z Borów Dolnośląskich. Pytam się, dlaczego z naszych Borów Dolnośląskich, a nie z innych? Może być też tak, że inne regiony nie wystawiły tego miodu, nie starając się o certyfikat, ale każdy miód wrzosowy, każdy kwiat ma inne pyłki. Miód wrzosowy badany jest na zawartość pyłków. Miód wrzosowy jest też galaretowaty. To jest tak zwana żelowatość miodu nektaru galaretowatego. Każdy mówi, że jeśli miód nie będzie miał tej żelowatości, nie będzie miał tej galarety, to nie jest miodem wrzosowym. Jest miodem wrzosowym. Tą galaretowatość, tak zwaną żelowatość, powodują składniki koloidalne, które są w kwiatku, które są w nektarze. Im więcej tych składników koloidalnych, tym większa galaretka. Im mniej, tym mniejsza. Ale to jest w dalszym ciągu miód wrzosowy. Miód wrzosowy powinno się sprawdzać w sposób bardzo prosty. Biorąc łyżeczkę miodu sobie ze słoika, przez jakiegoś pojemnika, hoboczku, w usta bezpośrednio przy połykaniu miodu wrzosowego po dwóch, trzech razach musimy w krtani wyczuć lekką goryczkę. To jest naturalny miód wrzosowy. A miód słonecznikowy? Miód słonecznikowy byłem tylko raz, wystawiłem go też do konkursu, tak jak tutaj właśnie było widać. Dostałem na to wyróżnienie, dyplom. Miody słonecznikowe u nas w Polsce to tak wchodzą, ale bardzo ciężko, te plantacje słoneczników. Bardzo dużo sieją słoneczników paszowych, nie olejowych, nie oleistych, tylko na pasze sieją. One bardzo słabo nektarują. Słonecznik musi mieć bardzo dużo wilgotności, odpowiedniej temperatury. Tego w Polsce, co do innych pożytków, też brakuje. Tej temperatury, tej wilgotności, wiadomo, susza, susza, ciepło, ciepło, ciepło. No ale bardzo dużo, jak na Słowacji, albo do Czech jak jeżdżę, to tam bardzo dużo, masę, setki, tysiące hektarów jest słonecznika albo cebuli. Już tak zbliżając się do Węgier, tam już jest bardzo dużo na Słowacji. To tak, jest już tak, to słonecznikowe mówię. Zagłębie. Albo słonecznikowe zagłębie, albo cebulowe. Albo kukurydza, znowu z cebula. Mhm. Jak się przyjeżdża tą cebulą, tak pięknie pachnie, żeby ona jeszcze nektarowała, to nie wiem, czy bym tam nie wywiózł. Mhm. Jeszcze powiem właśnie o tych właśnie, mówimy o tej cebuli, o słoneczniku, o ogórkach, o kapuście, to wszystko o miodzie. Jeśli będzie słoik otwarty, stał w kuchni na kredensie, otwarty z miodem, jeśli będziemy w domu kroić czosnek, szykować, czy będziemy kroić cebulę, czy inne rzeczy takie ostre, bardzo szybko miód, nektar wchłania takie obce zapachy. Oprócz wilgoci, co już mówiłem, ale takie obce zapachy. Niektórzy mówią, ten miód jest niedobry, coś u mnie, co ja kupiłam tam i tam, bo czuć go na przykład cebulą, czy czymś innym. To jest dobry miód. Nawet, że czuć tą cebulą, bo ten nektar, ten miód wchłonął ten zapach, ten ostry zapach cebuli. Czyli nie otwierajcie słoików, jeśli chcecie mieć taki naturalny. Otwierać, wziąć sobie do herbaty, spojrzeć, sobie zakręcić, a jak ktoś nie chce, niech ma otwarty, ale wtedy złapie wilgoć, może fermentować, może ściągnąć inne jakieś obce zapachy, bo ma takie w swojej właściwości.
Mamy. Tak samo jeszcze przerwę, tak mówimy o tym propolisie. To są substancje balsamiczne, które pszczoła bierze z kwiatków, bierze z igliwia, bierze z drzew, ściąga. Kiedyś w dawnych czasach miód dodawano do balsamowania ciał. Właśnie dzięki tym substancjom balsamicznym. Pytam się, ile miód może leżeć? Jaka jest żywotność miodu? Jeśli nie dostanie się woda, nie będzie przegrzany, to może leżeć wieki i jemu się nic nie stanie. Ja mam u siebie w domu, może drugim razem tutaj, jak będę zaproszony przez redaktora, to przywiozę. Mam miody z całego świata, bo wszyscy mi kupują, jak ja jeszcze kupuję na wykłady, na pokazy, porównywanie z naszymi miodami, miody z Unii, spoza Unii Europejskiej. Daję do kosztowania, daję nasze normalne miody. Ja sądzę, że wszyscy pszczelarze powinni dbać o swój produkt, powinni go promować, bo to jest coś bardzo dobrego, najlepszego, co pszczoła przynosi z kwiatka. Każdy miód powinien mieć swój zapach, swój smak i swój aromat. A jeśli tego nie będzie miał, no to już na to pytanie niech sobie każdy odpowie sam, dlaczego tak jest. Nie powinno tak być, ale czasami może się zdarzać. I ostatnie świadectwo, apiterapia. Jesteś apiterapeutą? Tak, jestem. Tak, jeszcze żonę namówiłem tak samo. Chodziliśmy tak. Na kurs na Śląsku do profesora Stojki. No akurat nie, mnie żądło cały czas. I dam taki przykład, to jest też apiterapia. Jeśli ja podchodzę do pszczół na wiosnę, w czasie okresu jesienno-zimowego, te kości tak nam jakoś strzelają w palcach, tak nie można wyprostować. Jeśli podchodzę, robię pierwsze przeglądy bez rękawiczek, bo robię bez rękawiczek, pszczoła mnie urządli, to ja nie mówię ajaj. Jeszcze raz. Po kilku razach podejścia do ul w ciągu lata, czy już wiosną, jak się tam się pracuje przy pszczołach, pszczoła żądli, te stawy chodzą jak na maśle, dosłownie. Tak pięknie. To jest leczenie apiterapii żądleniem. Tylko ja tego bym nie stosował, sam osobiście. Są wyspecjalizowani do tego ludzie, są wyspecjalizowani do tego pomieszczenia. Ludzie wiedzą, gdzie nakuwać, jak nakuwać, czy na kręgosłupie, czy w innych miejscach. Jakie dawki dawać tego właśnie jadu, bo jad jest bardzo niebezpieczny. Jad jest porównywalny do pszczeli, do jadu żmii i ma taki sam nawet zapach, tylko że jadu pszczelego jest bardzo mało, a jad żmii jest ilościowo bardzo duże. To jest niebezpieczne, można zginąć i przy tym też można zginąć. Pszczoły aosy? Pszczoła raz żądli i ginie, wyrywając sobie odwłok, a osa i żądli i gryzie dwustronnie. Też jest niebezpieczne. Ja się uodporniłem nie po jadzie pszczół, tylko po jadzie os. No ja miałem taką sytuację, że raz mnie urządliła osa, ale to zjadłem sobie jabłko, i urządliła mnie w wargę. Bardzo to jest niebezpieczne. I powiem ci szczerze, miałem prawie zgon. Musiałem jechać tak, sobie. Tak. Jeśli masę ludzi, wszyscy wyjeżdżamy na różne wczasy, na różne kolonie, jeździmy po lasach wszędzie i tak dalej, prawda? Ale trzeba też wiedzieć, co robić. Jeśli nas pszczoła urządli, nie wyjmujemy tego tak sobie, tego żądła, bo widzimy żądło, nie wyjmujemy. Bo żądło to jest, można powiedzieć, taka igiełka z takim pojemniczkiem. Uh-huh. Jeśli my to tak wyjmiemy, to ten pojemniczek ściskamy i wciskamy w organizm cały ładunek tego jadu pszczelego. Jeśli go zdrapiemy paznokciem, jeśli zdrapiemy długopisem, grzybykiem, czymkolwiek, to tylko w tym momencie... Tylko ta igiełka zostaje. Nie. To ta część, która przy ukuciu tego jadu weszła, a reszta jeszcze jest w tym pojemniczku z tyłu. My to wyciągamy. I to jest bardzo dobre, bo jeśli tak wciskamy, to cały pojemniczek, zawartość tego jadu, to torebkę wyciskamy do organizmu. Jeśli ktoś jest nieodporniony, to naprawdę od razu trzeba jechać do lekarza, do przychodni, na pogotowie, jeśli ktoś jest alergiczny, bo może dostać wstrząsu. Ja miałem taki przykład, wywiozłem kolegę na wrzos. Sądziłem, że osiwieje wtedy. Ale to powiem może już w trakcie. Przywozimy te pszczoły, przywoziliśmy zgryki, przywoziliśmy na wrzosy. Jeszcze miałem, to był kup lat, bo jeszcze żukiem jeździłem, pięknym naszym polskim samochodem z przyczepą. I żeśmy przywieźli już chyba trzeci, ostatni ładunek pszczół na wrzosowiska.
wyładowujemy i on się oparł tak o drzewo, mówi: ty wiesz, pszczoła mnie urządliła, chyba będę puch, co się ze mną dzieje. Ja mówię: Gienek, nie opowiadaj głupot, zaraz sobie usiądziemy, zrobimy kawę, posiedzimy sobie, mówię, odpoczniemy, a ty już będziesz siedział, aby to sam oczko otwierał. I ja tak się patrzę, zaczyna puchnąć, ale to w oczach, dosłownie w oczach. Nie było widać jego ramion, jego głowy, był tak, tak spuchnięty, oczów, nosa nie było widać, wark, nic nie było widać. Jeszcze dostał... Jedno kucie. Jeszcze dostał jakiegoś wstrząsu, dostał takie torbiele, worki z płynem surowicznym, wyszły mu tu na zewnątrz. Ja go szybko do poloneza wziąłem od kolegi, na posterunek do żandarmerii, dzwoni, żeby lekarz z jednostki wojskowej przyjechał. Mówią, że jest pożar lasu w Bolesławcu, lekarz jest z wojskiem na pożarze przy ugaszaniu tych lasów. Ja mówię, to proszę zawołać jak najszybciej z Bolesławca pogotowy i powiedzieć, że nie zwykła karetka, tylko ma być R-ka, bo jest tak źle, ten człowiek, no, kona na oczach. Ja już się zastanawiałem, co ja powiem, jak przyjadę w domu jego mamie, że Gienek nie wrócił. Położyliśmy go w tej jednostce na krześle, na fotelu, tym, na łóżku wojskowym, przyjęliśmy go kocem i co chwilę ja przejeżdżałem z jednej strony lasu do drugiego, tych kilka metrów, czy będzie pogotowie stąd, czy stąd. Mhm. Przyjechało pogotowie po 4 godzinach, no dobrze, że przyjechało. I od razu tak, i od razu kroplówę i szczykawy, i szczykawy, i szczykawy. Zabrali go później do Bolesławca. No ja mówię, dobra, to proszę z nami jechać. Ja mówię, dobra, zaraz pojadę za państwem. Nie pojechałem za nimi, no wiem, Gienek jest, ten człowiek jest w odpowiednich rękach. Pojechałem jeszcze, pszczoły wyładowałem, sam brałem te ule, wyładowywałem. Potwierałem oczka, myślę, teraz trzeba się ogolić, umyć, no trzeba jechać do tego Bolesławca. Myślę, patrzeć się w lustro, czy osiwiałem w lusterko przy goleniu, czy nie. Czy jestem siwy, czy nie. Dosłownie. Taki był stopień już, że no tragedia. Przyjeżdżam pod szpitę pod Bolesławiem, pod izbę przyjęć, a ten mój kolega już na ławce siedzi. Jeszcze opuchnięty, taki wefą wpięty. Ja przychodzę i się pytam, no ale to już? Tak szybko? Przecież on jeszcze tak się źle czuje, bo tu widać po nim. Proszę już do swojego lekarza. No nie zdziwiło mnie to trochę. Przyjechałem na obozowisko, zadzwoniłem po żonę. Żona przyjechała, zabrała go ze Świętoszowa, z Bolesławca, zabrała go z Lasu Świętoszowskiego na wysokości Żagania na autostradzie. Mówiła, je w samochodzie. Może ona mówi, jedziemy do najbliżej to jest mniejsza, do jakiejś miejscowości, która była blisko. Tak, tak, tak. I mówi, jedziemy tam. Mówi, nie, jedziemy do Ławy. Przywiozła go żona do Ławy, do szpitala, na izbę przyjęć, to nie chcieli wierzyć, że ona go wiozła w samochodzie w takim stanie. I uwierzyli po tym, że miał wpięty wefron tylko. Mhm. Ile jeszcze 8 godzin leżał na kroplówce w Ławie w szpitalu. Tak jest niebezpieczne urządlenie pszczoły. Jeśli ktoś jest... Aktorka nasza zmarła świętej pamięci, prawda? Ja mówię, jeśli jemy, bo nikt nie chce być urządlony przez pszczołę specjalnie, ale starajmy się, jak widzimy jakaś pszczoła leci, nie machajmy tak rękami, nie bierzmy coś, a idź sobie tam, czy coś takiego. Pszczoła jest wtedy rozdrażniona, ona się broni i ona wtedy na pewno urządli. Przelatuje, zrobić jakiś unik, nawet klęknąć, kusnąć albo odsunąć się z boku. Ona sobie przejdzie, bo my akurat nie stoimy na jej locie. I ona, no ona tędy musi lecieć, bo to jest jej lot. I ona wtedy, jak my tak robimy, tak się zachowujemy, to ona może nas urządzić. Robić takie różne uniki. Ja po sobie mogę powiedzieć jedną rzecz. Zdecydowanie. Kilka razy dostałem po stopach, nie było żadnego problemu. Raz tutaj, nieopatrznie, jedząc. I to są bardzo wrażliwe tak. punkty. Pod oczami również tu trzeba po prostu tak. bardzo uważać. Tak. Rzeczywiście, nie machać, nie szczelać, tak. odsunąć się. Czasami, nawet jak przyleci i po mnie sobie tam pochodzi jakaś tam osa czy pszczoła, ja nic się nie ruszam. Mówię, tak. A moja żona w panikę. Ja mówię, poczekaj, odleciała i jeszcze się. Mnie nigdy w ten sposób żadna nie urządziła. Nawet jak jesteśmy gdzieś, zanim przyjedzie pogotowie, bo ci, co są naprawdę uczuleni, to już kupują sobą, noszą zastrzyki, adrenaliny mają sobą w nogę, jeden, drugi, a jak to nie pomaga, to już musi być, karetka, R-ka musi być, bo coś się dzieje, ale jeszcze taki sposób, jak coś zaczynamy, bo możemy puchnąć zewnętrznie i możemy puchnąć wewnętrznie. Zewnętrznie jeszcze jakoś to przejdzie, ale wewnętrznie to już jest tragedia, to już jest bardzo źle. Jeśli ugryzie nas w jabłku, będzie osa czy pszczoła i będziemy puchnąć gdzieś od środka w ustach, coś takiego, tam nie wyjmiemy tego żona, bo nie wiemy nawet gdzie, co jak to jest, prawda? Od razu to wszystko wypluć,
zwrócić i gdzieś blisko sklep jest, czy jakiś dom. Proszę dać z lodówki, z zamrażarki jak najwięcej lodu, wziąć w usta, nie patrzeć się, że będzie zapalenie jakieś tam gadła czy coś. Lód spowolni obrzęk, tak. Lód zmniejszy ten obrzęk. I później jak już dojedzie ta karetka pogotowia, odpowiedni ludzie, to wtedy będą udzielać odpowiedniej pomocy. To są takie podstawowe takie rzeczy. Widzę, Marku, że się rozkręciłeś. Mam nadzieję, że następnym razem, jak się spotkamy, już nie będziesz mnie wyzywał od redaktorów, tylko przejdziemy na ty. Bardzo chcieliśmy Państwu podziękować. Mam nadzieję, a właściwie pewność, że tematy z Markiem są bardzo ciekawe i z miłą chęcią będziemy go gościć następnym razem. Czekam na komentarze, czekam na pytania, bo jak widzicie, chodząca encyklopedia, jeśli chodzi o pszczoły, no i będziemy może, się ciągnąć dalej za język. No, panie lektorze, może nie tak chodząca encyklopedia. No, to jest... Może nie hobby, nie zamiłowanie, to się ale ma miłość. Hopla, hopla już się dokładnie ma na punkcie tych pszczół, tak brzydko mówiąc, ja mówię i mnie bardzo dużo, ja nie wiem wszystkiego o pszczołach, nie, proszę Państwa, proszę nie myśleć, że ja jestem, jak tutaj Pan powiedział, redaktor chodząca encyklopedia, są większe chodzące pszczelarskie encyklopedie niż ja, ale dużo spostrzeżeń pracy przy swoich pszczołach, dużo czytam i mnie bardzo dużo, w całym dalszy ciąg mnie to interesuje. I nie tylko takie rzeczy różne laboratoryjne, dlatego staram się chodzić, jak mam tylko czas, na różne kursy, jeszcze żonę wyciągam, żeby się dowiedzieć takich rzeczy. Powiem jeszcze tak na temat miodów. Profesor Stojko to powiedział, też o tym nie wiedziałem, że jeśli pacjent, który ma rozcieloną klatkę piersiową, jeśli na jego zgodę życzenie, jeśli później, żeby zespolić tą klatkę, czy tam bedosteny dawane, czy jakieś inne rzeczy, tam jakaś operacja, to klatkę na świadomość, na odpowiedzialność tego właśnie pacjenta robią tak w szpitalach, smarują też miodem. Kości. Nie ma, niedopuszczone są żadne bakterie, chociaż są inne sposoby medyczne do tego, prawda? Jest szybsze spojenie tych kości. To się uczyłem na kursach u profesora Stojki. W Siemianowicach poparzenia też leczą miodem. Dlaczego? Ale teraz już, Marku, muszę Ci przerwać, dlatego że za chwilę muszę jechać, bo muszę dojechać rowerem i niestety podzielniki będą mi zaraz sprawdzać. Więc do widzenia. Także do widzenia, do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia.